Dobry wieczór. Witam Państwa w wieczornym wydaniu naszego materiału na naszym kanale. Drodzy Państwo, jak wiecie, przez już długi okres czasu, już o tym wspominałem, no, przymierzając 4 czy nawet dłużej lat, badałem powiązania profili społecznościowych tak zwanych hejterskich troli, stalkerów, którzy atakowali, w tym również mnie, czyli moją żonę, i inne osoby na portalach społecznościowych, na Twitterze szczególnie, obecnie X. Proszę Państwa, to śledztwo, które prowadziliśmy nie tylko ja, również redaktor Piński, tak, i też współpracujący z nami dziennikarze, zajmowaliśmy się tym dosyć dłuższy czas, z tym, że zaczęliśmy jakby, można powiedzieć, od dołu. Czyli poszliśmy od określonych profili, kont w Twitterze, idąc dalej. No i proszę Państwa, o tym, że Dariusz, ksywka hejter Matecki, brał udział w tego typu organizowaniu farmy troli, Państwo wszyscy o tym wiecie. Pojawiła się też informacja, że działalność Mateckiego była sponsorowana, jakby nie patrzeć, bądź był on opłacany za usługi, które świadczył, przez Skarb Państwa w osobie Ministerstwa Sprawiedliwości, czyli ministra sprawiedliwości, czyli Zbigniewa Ziobry. Bo czas najwyższy te kropki połączyć. Otóż, proszę Państwa, poza zarzutami wobec Zbigniewa Ziobro, takimi można gdzieś politycznymi, czyli upolitycznienie prokuratury, zamiatanie postępowań pod dywan, tudzież chowanie ich w garażu, jak Państwo już wiecie, bo to jakby dywanów już zabrakło, nie było już co pod te dywany zamiatać, bo już było pod nimi tak grubo, że zaczęli sprawy chować po garażach. Być może jeszcze gdzieś w jakichś wynajętych dziuplach, zakopanych kontenerach i Bóg wie co jeszcze. I się okazuje, drodzy Państwo, że za całym przemysłem nienawiści w mediach społecznościowych stoi Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości. To z Ministerstwa Sprawiedliwości czy podległych jego kontroli funduszy finansowych, weźmy na przykład Fundusz Sprawiedliwości, płynęły pieniądze. No przecież Pegasus został zakupiony z pieniędzy Funduszu Sprawiedliwości. Nie z innym. To z tego funduszu szły też pieniądze na inne aktywności, jak się okazuje, jakieś fundacje, fundacyjki, stowarzyszenia. Wszystko to jest w tej chwili przedmiotem badania prokuratury. Został powołany specjalny zespół prokuratorów przy prokuratorze generalnym panu ministrowi Bodnarowi podlegają ci ludzie. On sprawuje nad tym nadzór. Ale pozostaje kwestia bezpośredniego nadzoru czy sprawstwa kierowniczego przy organizowaniu farmy nienawiści, farmy troli. Zanim będziemy to omawiać dalej, chciałbym Państwu pokazać jeden dokument. Jeden dokument i dwa zestawienia. Zobaczcie Państwo. Wybaczcie Państwo, że ten dokument nie jest zbyt czytelny. Ja może dla Państwa odczytam, wspomogę. Rachunek za czynności wspomagające w zakresie obsługi mediów społecznościowych wystawił nie kto inny jak Dariusz Piotr Matecki. Nie jest to zbieżność imion i nazwisk. Umowa ma numer BP/2018/12/00/16, dotyczy to prawdopodobnie numeru rachunku kolejnego wystawionego
przez Dariusza Piotra Mateckiego, zwanego hejterem. Proszę Państwa, ten rachunek wpłynął do sekretariatu Biura Finansów Ministerstwa Sprawiedliwości 25 stycznia 2019 roku. Wystawił go rzeczony Matecki i złożył pod nim swój podpis. Ja już skierowałem do Ministerstwa Sprawiedliwości pytania prasowe z wnioskiem o ujawnienie informacji publicznej dotyczącej pełnego zakresu tak treści umowy, jak i wszystkich rachunków, które hejter Matecki wystawił, a które zatwierdził nikt inny jak Zbigniew Ziobro. To Zbigniew Ziobro akceptował, miał pełną wiedzę i to on odpowiada za organizację hejtu, stalkingu w sieci wobec wielu ludzi. Być może wielu z Państwa, którzy uczestniczyliście w dyskusjach na Twitterze, Platformie X i byliście brutalnie atakowani, was wyzywano, używano słów ogólnie uznanych za wulgarne i obelżywe. Byliście na przykład przedmiotem nie tylko takich ataków wulgarnych, ale na przykład nagle ujawniano wasze jakieś prywatne dane, kiedy z otwartą przyłbicą występowaliście z imienia i nazwiska. Ludzie próbowali w jakiś sposób chronić swoją prywatność, ale Matecki i podlegli też jemu ludzie współpracujący z nim ujawniali dane osobowe, między innymi pojawia się też postać, o której już kiedyś wspomniałem, Wojciecha P., pracownika, administratora danych w BIK SA, jest to Biuro Informacji Kredytowej, który zajmował się przekazywaniem danych wrażliwych właśnie bezpiece PiS-u ludziom, którzy byli powiązani z Mateckim, działali wspólnie i w porozumieniu, a na tym wszystkim pieczę sprawował nie kto inny, jak właśnie minister sprawiedliwości, prokurator generalny Zbigniew Ziobro. Pamiętacie też Państwo, albo i nie, że pojawiały się też hejterki, pracownice prokuratur. Jedna taka hejterka, pracownica prokuratury okręgowej w Gdańsku, pracownik administracyjny. Ona nie była jedyna. Takich osób było bardzo wiele. Pamiętajcie, że hejter Matecki jest człowiekiem, który ściśle i bardzo blisko współpracował z Ziobrą. Taki jego, można powiedzieć, totumfacki, mówiąc kolokwialnie, dyszel, bądź przystawka biurowa, jak kto woli. I tak na dobrą sprawę on był tylko narzędziem. Zresztą jest dalej narzędziem. No oczywiście nie mają już dostępu do państwowych pieniędzy Ministerstwa Sprawiedliwości, ani tym bardziej Funduszu Sprawiedliwości. To jest w ogóle skandal, żeby z Funduszu Sprawiedliwości czy innych funduszy celowych z pieniędzy Skarbu Państwa finansować farmy nienawistników, tak? Bo hejter to inaczej nienawistnik. Tutaj w języku polskim nawet trudno znaleźć odpowiednik, bo Polska jeszcze czegoś takiego nie widzi. To Zbigniew Ziobro, nie dziwię się, że w tej chwili udaje chorobę, chowa się gdzieś, ukrywa, próbuje kreować swoją chorobę, bo ten człowiek spędzi naprawdę długie lata w więzieniu. My dojdziemy, tutaj też w imieniu redakcji, z którą przecież, jak wiecie, współpracuję z 224, my dojdziemy prawdy i ja będę czekać na odpowiedź Ministerstwa Sprawiedliwości. Mam nadzieję, że ona w miarę szybko nadejdzie i zaczniemy łączyć sznurki. To jest oczywiście za mało, bo połączenie tych sznurków czy kropek i namalowanie tego obrazka, który w tej chwili Państwu rysuję, a Państwo, jak już mówiłem wcześniej, tak żartobliwie, będziecie go kolorować, wskazują też na konieczność przeprowadzenia śledztwa już z pozycji służb. I tutaj, drodzy Państwo, policja nie wiem, czy sobie poradzi. Myślę, że Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego po restrukturyzacji kadrowej będzie w stanie to zrobić, ponieważ również swego czasu byśmy podjęli ten wysiłek, ja osobiście, aby też i dotrzeć do ludzi związanych z samym Twitterem. Posiadamy informacje o tym, że ten problem jakby był przedmiotem
zabezpieczenie, czy zabezpieczania przez administrację Twittera, kiedy jeszcze działało w pełnych obrotach biuro Twittera w Dublinie, które obsługuje Europę, obsługiwało, w tej chwili tam się dosyć dużo zmieniło. No, w tej chwili jest nowy właściciel, więc nie wiemy, jak to się potoczy, co nie zmienia faktu, że jesteśmy w Unii Europejskiej, więc ta firma też musi przestrzegać przepisów, które w Unii obowiązują. Tak czy siak, po nitce do kłębka dojdziemy też, tak w jedną, czyli od tych dołów, tak w drugą, jak i do samego Zbigniewa Ziobry, który z pewnością będzie na tę okoliczność przesłuchiwany. Nie ma najmniejszych wątpliwości, drodzy Państwo, że Zbigniew Ziobro musiał o tym wszystkim wiedzieć. To on wydał polecenie podpisania umowy z Dariuszem Hejterem Mateckim. Ile pieniędzy na tych rachunkach się znalazło, na co te pieniądze były przeznaczane? No, widzieliście Państwo listę portali. Ktoś te portale też musiał obsługiwać w kontekście profili, które tam się pojawiały. To nie są ilości jedna, dwie, trzy osoby. To są całe gangi. Kto jeszcze poza Mateckim wystawiał takie rachunki? Jakie podpisano umowy z ludźmi z suwerennej Polski, Rosji, Wolski, zwał jak zwał, to też będzie można ustalić. Jak popełniano ten szereg przestępstw, służby będą musiały zbadać. Proszę Państwa, tak, też rozważamy, czy po ustaleniu pewnych faktów nie złożyć zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa, tak by tą sprawą zajęła się nawet prokuratura krajowa, biorąc pod uwagę rozmiar szkód społecznych, jakie Zbigniew Ziobro oraz jego ludzie, szczególnie jeden jego człowiek, popełnili przez ostatnie 8 lat. Ja przypominam, że w wyniku akcji stalkingu, zaszczuwania rodziny posłanki Felix doszło prawdopodobnie do, czy też skutek tych działań, doszło do tragicznej śmierci jej synka, osoby nieletniej. Prokuratura w Szczecinie, która tą sprawą miała się zajmować, oczywiście tą sprawą do dzisiaj nie zajmowała. Jak wiecie, prokurator okręgowy w Szczecinie został odwołany i za chwilę poturlają się łby pozostałych ziobrystów, tak obrazując, i to śledztwo ruszy. Ale to nie oznacza, drodzy kochani moi państwo, że od razu oni położą łapę na tym śledztwie, przepraszam za takie określenie, powiedzą teraz tajemnica śledztwa. O nie. Istnieje coś takiego jak uzasadniony interes społeczny, o którym wspomniałem, i ten interes społeczny wskazuje na to, że to śledztwo musi być maksymalnie transparentne, czyli opinia publiczna, państwo, macie pełne prawo wiedzieć, kto was obrażał w sieci. Ci ludzie muszą zostać nie tylko postawieni przed sądem, bo wyroki powinny być ich najmniejszym zmartwieniem, ale również i pewien stygmat społeczny musi się pojawić. Państwo macie prawo wiedzieć, bo jesteście, wielu z was jest osobami pokrzywdzonymi. To wam ubliżano, was obrażano i macie prawo otrzymać zadośćuczynienie. Przynajmniej w tej formie, przynajmniej na razie, jak dowiedzieć się, kto stał personalnie za tymi farmami troli, bo to nie jest tylko Matecki. Myślę, że śledczy, którzy będą przesłuchiwać Mateckiego, który dość szybko, jeżeli by został zatrzymany i trafił do aresztu, to nie ulega wątpliwości, że on szybko pęknie w tym areszcie, drodzy państwo, i zacznie sypać. Nie będzie miał jakby innego wyjścia, tak? On bardzo dobrze wie i zna całą tę szajkę, więc również i doniesie na swojego szefa. Warunkiem sine qua non do tego, żeby to się ziściło, kochani moi, jest
pewna stanowczość i bezwzględność działania tak organów śledczych prokuratury, jak i również służb, by uniemożliwić im mataczenie. Patrzcie Państwo, jak to się zupełnie przez przypadek te słowa ze sobą łączy. Tak, aby Mateckiemu uniemożliwić mataczenie. Do tego dochodzą do tego jeszcze inne osoby, w tym mógł uczestniczyć Dominik Tarczyński, który sam się przyznawał do tego, że organizował takie farmy troli, ale pieniądze, drodzy Państwo, nie płacił pieniędzmi pan Tarczyński, tylko płacił Skarb Państwa, jeżeli dochodziło do jakichś rozliczeń. I to trzeba będzie ustalić. Z kim Ministerstwo Sprawiedliwości poza Mateckim zawierało takie umowy? Tak jak wspomniałem, skierowałem do Ministerstwa Sprawiedliwości te pytania. W jednym z nich jest również kwestia podobnych umów o podobnej treści, czy też o podobnym przedmiocie umowy dotyczącym obsługi mediów społecznościowych. I podkreślam, skoro te rachunki były wystawiane na Ministerstwo Sprawiedliwości, to osobą odpowiedzialną za ich realizację, czyli za zapłatę tych pieniędzy, za sianie hejtu w mediach społecznościowych, prowadzenie takich nienawistnych portali, nawet bym powiedział, że niektóre, jak popatrzycie Państwo na tę listę, to noszą znamiona rasistowskie czy nienawiści na tle również wyznaniowej, nienawiści na tle światopoglądowym. To jest bardzo poważna sprawa. I za tym wszystkim stoi Zbigniew Ziobro. Lokalizacja Zbigniewa Zioby pozostaje na razie tajemnicą. Ja przyznam się szczerze, że nie dziwcie mi się Państwa, ale w sumie mnie to guzik obchodzi, gdzie ten szubrawiec się w tej chwili znajduje. Wiem jedno, że gdzie by się nie znajdował, to stanie przed obliczem sprawiedliwości, to mogę Państwu o tym zapewnić. Drodzy Państwo, dlatego musimy zmienić w tej chwili sposób myślenia. Matecki jest narzędziem, który musi ponieść konsekwencje, ale Zbigniew Ziobro jest tym, który to wszystko nadzorował. Więc to nie tylko prokuratura, upolitycznianie tej prokuratury, ataki na sędziów, te akcje polityczne. Organizowanie ataków w mediach na zwykłych obywateli jest bardzo poważnym przestępstwem. To jest zorganizowany stalking, a tu proszę Państwa, jeżeli ktoś w wyniku takiego stalkingu poniósł śmierć, to teraz nie jestem pewien, albo podlega karze do 10, albo do 15 lat pozbawienia wolności. Tak, tu mam artykuł, nie chcę w tej chwili szukać, możecie rzucić okiem, artykuł 190a kodeksu karnego. I tam jest w którymś z paragrafów, jeżeli w wyniku takiego stalkingu, takiego zaszczuwania dana osoba odbierze sobie życie, to sprawcy podlegają bardzo surowej karze więzienia. No, Zbigniew Ziobro tutaj będzie odpowiadać za sprawstwo kierownicze. Chyba to jest najbardziej przerażające z tego wszystkiego, że mamy jakby taki pewien oksymoron. Ministerstwo Sprawiedliwości organizuje farmę nienawiści. To się w głowie nie mieści, prawda? No ale niestety, takie są fakty. Czy to się komuś podoba, czy nie, Ziobro za to odpowie. Kochani Państwo, widzimy się jutro o godzinie 14 w kolejnym materiale. Spójrzcie jeszcze raz na ten rachunek. Kiedy ja otrzymam odpowiedź z Ministerstwa Sprawiedliwości, to rzecz jasna spotkamy się ponownie, żeby omówić ten temat już z kompletem dokumentów. Jeżeli Ministerstwo Sprawiedliwości odmówi mi, to również Państwo się o tym dowiecie. A na koniec chciałbym tylko Państwu powiedzieć, że sprawa kanału Ziobro, czy też raczej sprawa sponsora kanału Ziobro nabiera rumieńców. Mianowicie Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku odpisał mi na moje zapytania prasowe. Tu bardzo dziękuję pani, która podpowiedziała mi, czego i gdzie szukać, czyli w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia. Okazuje się, proszę Państwa, że
spółka Just Join IT bądź IT, jak kto woli, nigdy nie składała takiego wniosku o wpisanie jej do Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia. Wojewódzki Urząd Pracy skierował mnie też z kolei też jeszcze do dwóch innych instytucji, które się tym zajmują. Ja oczywiście skieruję pytania do tych instytucji, czy coś na temat tej spółki wiedzą, a sprawozdanie finansowe za 2022 rok do dzisiaj nie zostało przez tę spółkę złożone. W KRS-ie jeszcze nie ma zwrotki, że spółka przyjęła korespondencję sądu, czyli nakaz postanowieniu przymuszenia, wszczęciu postępowania przymuszającego tę spółkę do złożenia sprawozdania finansowego za 2022 rok. Ale ja Państwa zapewniam, że ja tego dopilnuję. Także, no cóż. Nie jest tak, jakby chciały trolle kanału Ziobro, że to jest nic takiego. Są bardzo poważne sprawy. Nawet jeżeli oni są bardzo bogaci i stać ich na przykład zapłacić karę 100 tysięcy złotych, to myślę, że artykuł 79 ustawy o rachunkowości i konsekwencje prawne z tego wynikające już nie polegają na tym, żeby zapłacić jakąś kwotę pieniędzy, tylko można zostać nawet skazanym. Poważna sprawa. No ale cóż, nie ja wybierałem sponsorów. Widzimy się jutro. Życzę Państwu miłego wieczoru. Pozdrawiam serdecznie wszystkie panie. I oczywiście nie zapomnijcie Państwo o subskrypcji mojego kanału. Do widzenia.